Cześć, z tej strony Julia Żugaj i zapraszam bardzo serdecznie na wywiad ze mną. Powiem Ci, że byłem wczoraj w Arkadii w celach zakupowych i byłem przerażony. Ja już po 4 godzinie też byłam lekko przerażona. 4 godziny aż? No chyba do około 4 godziny skończyliśmy, ale już tak, że musieli zamknąć kolejkę. A, czyli nie wszyscy się załapali. Nie, nie, ale to już chyba informowali, że jakby, że w tym momencie zamykamy kolejkę i po prostu doszło ono do końca. No, ale grubo było. Ale to chyba nie pierwszy raz, kiedy tak masz, bo po koncertach masz dokładnie to samo. No, na szczęście koncerty, jak są organizowane przeze mnie, to jakby są biletowane, nie? A takie eventy za darmo, no to tak naprawdę wszyscy, którzy chcą, mogą sobie przyjść, więc no robi się niebezpiecznie w niektórych momentach. Miałeś takie sytuacje, że... No, w ten weekend miałam. Ewakuowali mnie normalnie. Faktycznie, w Białymstoku? W Bydgoszczy. Bydgoszczy, też Bydgoszczy. Na B, przepraszam bardzo. No. Miejscowości na B. Zagram w Państwa miasta. Możemy. Chyba przegram. A nie czuję się w ogóle przytłoczona tym wszystkim, bo nie dość, że na koncertach, to jeszcze w tych galeriach masz spotkania i ciągle ludzie, nowi no, ludzie... No właśnie, wiesz co, pomyślałam tak po tym spotkaniu w Bydgoszczy, jak właśnie jechałam na to podpisywanie płyt w Arkadii, że kurczę, że ostatnio cały czas gdzieś z ludźmi. Wiesz, miałam takie trochę, że mam dość i że trochę bym chciała pobyć sama po moich obozach letnich, bo byłam cały miesiąc jakby bez przerwy, dzień w dzień na obozach z widzami. I już wtedy miałam taki, okej, dobra, teraz chwila przerwy, trzeba sobie odpocząć, zakończyłam płytę, no i wyjechałam w trasę koncertową, między innymi właśnie później wpadła jeszcze ta współpraca z tymi eventami w galerii, jeszcze podpisywanie płyt, więc zrobiło się tego bardzo dużo i sobie znowu mówię, że okej, dobra, skończy się trasa koncertowa, to sobie odpocznę, ale idzie zima, w sensie już jest zima praktycznie, bo już śnieg za oknem, i będą ferie zimowe, no i znowu będę jechała na obozy, więc no tak to jest, ale na szczęście jakby jeszcze nie czuję się tak przytłoczona na tyle, żeby w ogóle rezygnować z tego i sobie to odpuścić. Jest to męczące, ale jest też bardzo wdzięczne, że faktycznie energia tych ludzi daje takie mi poczucie spełnienia. Ja dzisiaj wszedłem na twój profil na Instagramie, zobaczyłem, ile masz oznaczeń na zdjęciach w przeciągu jednej godziny. 20-30 to się powtarza non stop. Więc dziennie to pewnie jest z 200 postów, no, myślę, że dużo. Myślę, że dużo. Dużo też jest na przykład wiadomości w DM-ach od widzów, jakby, którzy wiesz, na bieżąco reagują na coś, co ja dodaję w ogóle. Ale postów to akurat nie przeglądam tak jakoś często, bo tam się bardzo często powtarzają po prostu moje zdjęcia wstawione przez fanpage'a, ale wiadomości zdarza mi się czytać tak. Raz na dwa dni sobie przeglądam tak dosyć sporo, żeby wiedzieć, jaki jest feedback odnośnie mojej osoby przy widzach. A pamiętasz taką sytuację, gdy ktoś cię pierwszy raz w życiu nazwał gwiazdą internetu? Bo youtuberka, tiktokerka, teraz wokalistka, w przyszłości pisarka i aktorka jeszcze. Trzymajmy kciuki tak. Za to. Pierwszy raz gwiazdą, wydaje mi się, że jakby nigdy mnie nie zszokowało jakieś określenie mnie, jak usłyszałam o właśnie przy jakimś wywiadzie. Pierwszy raz w radiu, jak byłam i właśnie pominięto w ogóle cały ten aspekt bycia influencerką i zapowiedziano mnie jako właśnie artystka, wokalistka, piosenkarka. Ja miałam takie, czekałam na ten moment, aż ktoś po prostu powie influencerka i to się nie pojawiło. I to był pierwszy taki moment, kiedy miałam, o kurczę, jakby ja jestem influencerką, zostajmy sobie przy tym, to jest taka, wiesz, bezpieczna strefa, gdzie nawet ja jakby czuję się swobodnie, żeby tak się nazywać. No artystką bym się jeszcze nie nazwała, ale no według niektórych trochę już tak jest. No ale trochę to jest moim zdaniem na plus, bo niekoniecznie wszyscy muszą znać cię ze strony właśnie tej youtuberskiej czy tiktokowej, tylko właśnie poprzez twory, które usłyszałam na przykład w radiu. No właśnie trochę się to wymknęło spod kontroli, bo płyta miała być trochę takim influencerskim produktem, w sensie miała być stworzona dla moich widzów, ale tak mocno wciągnęłam się w ten proces i tak spodobało mi się pisanie piosenek, że zaczęliśmy trafiać do coraz szerszej publiczności i niektórzy już znają Julię Żugaj jako właśnie piosenkarkę, a nie jako influencerkę, zwłaszcza starsi gdzieś zauważyłam, tak? Starsi, chodźcie, akurat jak to no właśnie mówię starsi, czyli więcej niż 15 lat, tak. Nie? To zauważyłam, że bardziej kojarzą mnie z tej muzycznej strony. Ja się cieszę, bo na dobrą sprawę w tym youtuberskim świecie tak się średnio odnajduję, ale twoje utwory bardzo polubiłem i zanim do nich przejdziemy, chciałbym się zapytać, czy Julia Żugaj prywatnie jest taka sama jak Julia Żugaj na scenie? Ty nie masz czasu w ogóle na prywatność, bo wszystko jakby związane jest z internetem. Nie, no trochę
mam. Trochę też, wiesz, w internecie i na scenie nie pokazuję tych swoich wad, które też posiadam. Mhm. Ja na przykład jestem bardzo nerwowa i bardzo szybko się denerwuję, ale na przykład no, nie mogę się zdenerwować na widza, który podejdzie po zdjęcie i wiesz, nigdy nie zdarzyło mi się krzyknąć na kogoś albo coś. Głównie pokazuję te swoje pozytywy i cały czas jakby próbuję przekazywać dobrą energię zamiast tej negatywnej, więc trochę Julka prywatna się różni od tej publicznej, ale to nie jest jakaś wielka różnica. Nie jestem jakby całkowicie inną osobą. Mhm. Nie? To by też było ciężkie, jakbym zbudowała sobie taki wizerunek Julki, która nie istnieje, bo za każdym razem musiałabym wchodzić w tą rolę i to by na pewno było bardzo męczące dla mnie. Chociaż dużo artystów właśnie muzycznych, jak już jesteśmy w tym muzycznym świecie, tak robi, że ma takie swoje alter ego muzyczne i prywatnie są innymi osobami niż na scenie. Nie, to ja bym chyba nie wytrzymała takiej presji, żeby w ogóle stworzyć sobie całkowicie inną osobowość. To byś musiała chyba mieć nie rozdwojenie jaźni, tylko chyba z 5 tych jaźni no, różnych. Tak, tak, tak. W zależności od tego, co robię. Od kanału, co się robię. Tak, tak, tak. Zostańmy tu do rana, nie chcę być sama znowu, wszystko dzisiaj mówi mi, że zostanę tu do rana, w radiu gra sana, a ty pachniesz tak jak wiosenny bez, tak jak wiosenny bez. Pachniesz tak jak wiosenny bez, tak jak wiosenny bez. A ja słyszałam, że w ogóle Miłostki to jest jeden wielki przypadek, że nie planowałaś tego albumu. Nie. Ja nie wierzę w przypadki, przekonaj mnie do tego. Wiesz co, ja chodziłam kiedyś do szkoły muzycznej i miałam jakby okazję brać udział w zajęciach z chóru, no ale głównie jednak skupiałam się na grze na instrumencie, to były wtedy skrzypce i trochę też pianinkowałam sobie, ale tak bardzo delikatnie, bo z tego co pamiętam, to w szkole muzycznej pianino zaczynało się od 4 klasy, a ja chyba w trakcie 4 jakby zakończyłam naukę w szkole muzycznej. I jakby wszyscy mi mówili wtedy, że nie, no dobra, ten chór to sobie może odpuści w ogóle, bo ja też mi się bardzo spinało gardło, jak ja się stresowałam i naprawdę bardzo fałszowałam. I jakby od tamtego momentu, czyli od zakończenia tej 4 klasy podstawówki, bo ja chodziłam równolegle do szkoły muzycznej jak do podstawówki, jakby żyłam w świadomości, że nie potrafię śpiewać i że nie wychodzi mi to. Drugi raz styczność ze śpiewaniem miałam, jak był Hot 16 Challenge i miałam być nominowana i mój znajomy właśnie wtedy mi napisał, że hej, że mogę Cię nominować, czy chciałabyś to zrobić? I ja wtedy sobie spróbowałam coś tam zrobić i jakby po raz kolejny utwierdziła się, że w tym, że okej, śpiewanie nie jest dla mnie. I później był Team X, czyli grupa ja i moi znajomi mieszkający w jednym domu i tam sobie tworzyliśmy też piosenki. I w rozmowach moich odnośnie dołączenia właśnie do Teamu X mówiłam, że okej, tylko że ja nie chcę robić piosenek, bo ja się do tego nie nadaję po prostu. I gdzieś w międzyczasie ten team pokazał mi, że nie trzeba być wybitnym śpiewakiem, żeby robić piosenki, to po pierwsze, bo jest taka technologia w tych czasach, że mogłabym stworzyć naprawdę dobrą piosenkę, w ogóle nie umiejąc śpiewać i głównie tak się działo właśnie w Teamie X. Natomiast jak chciałam stworzyć już swoją pierwszą solową piosenkę, to chciałam włożyć w to trochę więcej pracy. Pochodziłam na kilka dosłownie lekcji śpiewu i poszłam do studia. I tam wtedy padła propozycja zrobienia płyty i ja wiesz, przez to moje kilkunastoletnie doświadczenie i ten obraz siebie jako osoby nie potrafiącej śpiewać i z tą taką małą iskierką w głowie, że okej, może uda się to wykręcić, zgodziłam się zrobić tą płytę, ale trochę na swoich warunkach, bo jakby zapowiedziałam, że najpierw muszę kontynuować lekcję śpiewu i dopiero kiedy poczuję, że mam kontrolę nad głosem i brzmi to jakkolwiek dobrze, to wtedy zaczniemy pracę nad płytą. I tak się wydarzyło, więc gdyby nie to, że zaczynałam swój kanał, gdyby nie to, że chciałam robić piosenkę na sam początek i gdyby nie to, że był tam akurat Jeremy Sikorski, to by ta płyta nie powstała nigdy w życiu. Nawet nie marzyłam o tym, żeby śpiewać na scenie. A jednak. Powiem Ci, że jesteś jedną z młodszych osób, które goszczą u siebie na kanapie i nikt dawno tak nie mówił dużo i bardzo ciekawie, w tak młodym wieku. Naprawdę, dziękuję. Ja jestem pod wrażeniem. Dziękuję. Miłostki, no właśnie. Jedna wielka opowieść miłosna na tej epce się znajduje.
Co Cię zainspirowało do tych tekstów? Bo wiem, że tam jest jedna opowieść o Tobie, jedna chyba inspirowana siostrą. Tak, jest jedna. A co z resztą? Wiesz co, każda piosenka to jest trochę inna opowieść. Niektóre piosenki nawet łączą kilka opowieści, czyli jest tam jakaś wzmianka z mojego życia. Też ja tekstów nie pisałam sama, tylko właśnie między innymi z Jeremim, z Kevinem i Mimi Wydrzyńska też pomagała w niektórych tekstach. Więc tam jest też trochę przemycone ich doświadczeń, a niektóre po prostu wymyślaliśmy. Tak jak nam pasował, wiesz, rym albo sylaby, to po prostu takich słów używaliśmy. Ja koniec końców do każdej historii jakby dopasowałam sobie też swoją historię życiową, żeby móc śpiewać na przykład je w studiu z takimi prawdziwymi emocjami, żeby było czuć z tych piosenek te moje emocje. Więc jakbyś mnie zapytał o jakby każdą poszczególną piosenkę, to potrafiłabym dopasować do tego sytuację z mojego życia. Ale jest tak pomieszane z poplątanym. Cała płyta jest różnymi doświadczeniami zbudowana. Tak, i to jest jak się słucha, to nie ma nudy, bo nie jest wszystko na jedno kopyto, tylko jest takie falowanie i spadanie, tak mi się wydaje. I to jest dobre, bo widz się nie nudzi. Ale chciałbym, żebyś rozwinęła utwór Los, bo to jest, to jest konkurencja dla miłostek o mój numer jeden. Dziś mam swój czas, naprawdę dość wysłuchiwania tylu granic. Tak mówi, że Los to jest jedna z lepszych piosenek z płyty. Ja w ogóle nie byłam do niej przekonana. Ta piosenka w ogóle nie miała się znaleźć na płycie, bo ona miała być właśnie miłostkami, ale ja stwierdziłam, że nie jest dość dobra i że ją wywalamy. I później ją przywróciłam właśnie przy Losie. Piosenka Los, no, opowiada o tym, jak dziewczyna po zerwaniu dochodzi do tego momentu, gdzie już zdrowieje, już to serce jest uleczone. I stwierdza, że tak naprawdę to całe to zamieszanie nie było warte tych uczuć i że ona jest samowystarczalna i że potrafi sama sobie poradzić. Jest tam przemycone trochę mojego związku z jakby z byciem popularną też, nie? Jakby ta relacja między mną a Sławą, zwłaszcza bridge tam jest taki, że nie dam się zmanipulować, że zostanę sobą, mimo tego, że ludzie oczekują ode mnie różnych rzeczy. To trochę tak tam to jest, chociaż nie pisałam tego z myślą o tym właśnie, o tej mojej relacji z byciem popularną, ale właśnie tak jak mówiłam przed chwilą, dorobiłam sobie do tego trochę tej mojej opowieści. Jest tam też na przykład nawiązanie do Nati, Natsu. Też to akurat zamierzone już było z pisaniem. No i tak, o tym opowiada ta piosenka. Dla mnie to jest najmocniejszy akcent pod względem właśnie tekstowym, bo taką naukę daje, zwłaszcza tym, wydaje mi się, młodszym twoim żugajkom. Tak, żugajkom, moim widzom, no. Tak. No jest taka bardzo pocieszająca ta piosenka. Wydaje mi się, że jeśli ktoś ma złamane serce i chce dojść do tego momentu, gdzie wie, że musi się wyleczyć, to jest taka dobra piosenka do posłuchania. A jak ktoś chce się zdepresić... Będziemy się depresić tak. Tutaj. Chciałbym jeszcze zapytać o to, czy jeszcze będzie jakiś klip, dlatego że wszystkie twoje utwory z epki możemy już posłuchać na YouTubie i w serwisach streamingowych. Większość ma wizuale, a druga większość ma teledyski. Czy będą jeszcze klipy? Chciałabym zrobić klip właśnie jeszcze do jednej piosenki, może na razie nie zdradzę do której, ale chciałabym, żeby... Powiedz mi na ucho, ja nie powiem. Powiem po wywiadzie. Dobra. Chciałabym, żeby jakby do jednej z piosenek dograł się gość. Bo moja płyta nie ma żadnego duetu, jestem sama na całej płycie, a bardzo chciałam, żeby jakiś duet się pojawił. Trochę nam nie starczyło na to czasu, bo tam szukaliśmy gdzieś na sam koniec jakiejś osoby, artystki, która chciałaby się dograć do którejś z piosenek. Niestety jakby mieliśmy kilka chętnych, ale przez jakby natłok terminów nie udało się tego zrealizować. Więc trochę odpuściliśmy ten temat, ale ja bym bardzo chciała, żeby taki duet powstał i właśnie wtedy zrobić teledysk do piosenki.
No to jest super pomysł, no bo coś innego, jak już epka jest, no to trzeba pokazać jakąś nową wersję danego utworu. No bardzo bym chciała, no bo jednak jak już jest utwór, który wszyscy znają, to ciężko też aż tak zachęcić widzów, żeby weszli i po prostu zobaczyli sam teledysk, a to będzie taki mały twist, mały akcent, który wydaje mi się, że będzie ciekawy dla widzów. Tak, a co czuje Julia Żugaj, która jest znana w świecie internetu, wypuszcza Miłostki i swój pierwszy singiel i nagle coś w tym świecie muzycznym o tobie słychać? I nagle się okazuje się, że przedpremierowo chyba nawet byłaś obok Dody, Dawida Podsiadło, Taylor Swift w topkach, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych krążków. Tak, Julka jest zszokowana, to na pewno. Jak zobaczyłam, jak dowiedziałam się, że miałam pierwsze miejsce na Olis, to no, na pewno zachciałoby się płakać w tamtym momencie, bo to było dla mnie takie totalnie niewyobrażalne. Ja pamiętam, jak kiedyś, dawno temu, kilka już lat temu śledziłam właśnie listę Olis i tam sprawdzałam, czy moi znajomi właśnie, jak zaczynałam w świecie influencerów trochę, czy moi znajomi, którzy tworzą piosenki, gdzieś tam się pojawiają i jak tam mieli piąte, czwarte miejsce, to byłam z nich bardzo dumna i bardzo mocno ich wspierałam, więc dla mnie to pierwsze miejsce było naprawdę oszałamiające. No i później jakby tydzień później pojawiła się na tej liście Doda i Dawid Podsiadło i ja tam się chyba utrzymałam na czwartym miejscu i chyba Kali był tam jeszcze na tej liście. To też było dla mnie takie, o kurczę, że nikt mnie nie wyprzedził, to jest niesamowite. No... W bajkach długich i na koncertach także, bo właśnie jesteś w trakcie trasy koncertowej. Czego ona Cię na razie póki co najbardziej nauczyła? Cierpliwości chyba najbardziej, bo się strasznie długo czeka na tych koncertach, na występ. Ja gram o godzinie 18.30 i od 11.00 jestem już w klubie, więc to jest 7,5 godziny. Na szczęście właśnie mam meet and greety i spotkania z widzami, które trochę mi przyspieszają czas i nie odczuwam tak tego mocno, ale naprawdę współczuję moim muzykom i moim tancerkom, którzy są o 11 na próbie i potem wychodzą dopiero o 18.30. To musi być naprawdę dla nich bardzo męczące. No i też to, że my tak dużo jeździmy teraz i dużo czasu spędzamy w samochodzie. Ja ostatni tydzień praktycznie spałam tylko w samochodzie. To mnie nauczyło takiej cierpliwości i trochę szacunku do czasu też właśnie. A największa wtopa póki co? Taka największa i najśmieszniejsza to wydaje mi się, że są buty, bo na pierwszy koncert, bo ja mam taką sukienkę i mam drugi taki strój, taki czerwony, już ze spodniami normalnie i wzięłam sobie właśnie buty do tego stroju ze spodniami, takie wiesz, mocne Adidasy, tam trapery jakieś, tenisówki i zapomniałam butów do tej sukienki i tak sobie myślałam, kurczę, no jak wyjdę w tych Adidasach i w tej sukience, to tak będzie trochę żenująco wyglądało, ale też nie mogę wyjść w skarpetkach, więc wyszłam na boso. Najlepiej, nie? Tak, ale wtedy pojawiły się porównania do Sanach, więc stwierdziłam, że dobra, na następny raz już sobie kupuję baletki i tam następne 2-3 koncerty miałam te baletki i przed ostatnim koncertem mój pies mi zjadł te baletki, w sensie normalnie dziura była w tych baletkach. I to było dosłownie o 5 rano, to zobaczyłam, przed wyjazdem na koncert, więc już nie miałam czasu, żeby kupić nowe baletki i wyszłam w Adidasach, żeby już nie być boso. Tak. No więc buty to jest taka największa wtopa jak na razie. Na sam koniec chciałbym się zapytać, czy ważne jest w świecie influencera, żeby czytać komentarze? To zależy totalnie od osoby. Są takie osoby, którym lepiej i łatwiej się żyje w ogóle nie patrząc na to, nie patrząc na ten feedback, a nawet jak go widzą, to w ogóle go odrzucają, że wiesz, że mają masę hejtu i potem mówią, nie, 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 o mnie nic się złego nie mówi, jakby w ogóle nie przyjmują tego do siebie. Ja jestem osobą, która uwielbia czytać komentarze, to jest moje hobby normalnie i ja kocham się dołować, jak dostaję jakieś złe komentarze. Ale wiesz co, bo to wynika też trochę z tego, że ja naprawdę pokornie podchodzę do tych komentarzy i nawet jak jest jakiś totalnie głupi komentarz, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to ja i tak zaneguję tą rzeczywistość, czy na pewno tak się nie wydarzyło, jak ten ktoś powiedział, bo staram się być po prostu też coraz lepszą osobą, nie? Że ludzie zwracają mi uwagę na jakieś moje zachowania, które mogą być nie okej. I ja sobie tak wszystko to staram się przemyśleć i zdecydować sobie sama w głowie i też porozmawiać z bliskimi, czy to, co zrobiłam, faktycznie było okej, czy nie było okej. Więc no ja czytam komentarze. Właśnie byłem ciekawy pod tym względem, żeby przez komentarze też zmieniłeś trochę tracklistę na koncertach. Tak. Zastanawiam się, czy jest jakaś granica po prostu tego, co ludzie piszą,
co przyjmujesz, a czego nie przyjmujesz. Tak, no ja zazwyczaj przyjmuję wszystko, bo też mam taką psychikę, która jakby bardzo łatwo przyjmuje do siebie krytykę, ale na szczęście są gdzieś blisko mnie moi bliscy, którzy mi mówią, nie, Julia, ten komentarz to jest zwyczajny bełkot. Jakby to nie jest zgodne z rzeczywistością, nie słuchaj się tego, broń Boże. No kilka dni temu nawet były takie sytuacje właśnie po tej Bydgoszczy, gdzie miałam bardzo dużo jakby takiej... jakby to powiedzieć, o, wyrzutów sumienia bardzo dużo miałam, że może powinnam się jakoś inaczej zachować, może powinnam tam jakby zostać, stać, mimo tego, że tam w kolejce tam zaczęli mdleć ludzie i w ogóle po prostu bardzo duszno się zrobiło w galerii przez ilość osób i mnie zmusiła ochrona do wyjścia i tak sobie myślałam, może powinnam się nie posłuchać ich wtedy i zostać z widzami. I właśnie wtedy dostałam od bliskich taki znak, nie Julia, to była głupota, musiałaś wyjść i musiało się tak wydarzyć, jakby nic innego nie mogłaś zrobić w tej sytuacji. No i przyjęłam to do siebie i wiem, że nie mogłam lepiej postąpić niż postąpiłam. No i bardzo ładnie. Ja ci powiem tak na koniec. Ja wiem, że YouTube, TikTok, że chcesz zostać aktorką, pisarką, ale ja czekam na płytę. Jeszcze jedną? Tak, dobra. Ale long play. Dobrze, dobrze. Dziękuję ci bardzo za rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia. Nadzieję. Dziękuję bardzo.